A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak brać mody do FIFA 23. Oczywiście do wszystkiego, co dzisiaj będę używać, będziecie mieli linki w opisie. A więc tak. Pierwsze co, wchodzimy sobie na stronę FIFA Editing Tools. Klikam sobie Mod Manager do Volant. Dobrze, tutaj go sobie pobieramy. Oczywiście, jeżeli mam pobranego, to jeszcze nie będę pobierać. To teraz tak, ja wam coś pokażę. Do wszystkiego najważniejszy jest program WinRAR, bo bez tego programu nic nie zrobicie. O co chodzi? Musi po prostu wypakować mody. Ok, i teraz tak. Skoro jak już mamy pobranego tego FIFA Managera, ja go tutaj sobie tylko szybko wypakuję. Widać, mamy go tutaj pustego. Logiczne, bo nie mamy modów. A jest tak, ja dzisiaj pokażę, jak pobrać pierwszą ligę. Dlatego teraz tak. Wchodzimy sobie tutaj w ten link, który mam w opisie. Jest tak, pobieramy sobie European Expansion Patch. Tutaj na samym dole mamy Zawolent. Ja pobieram z jeszcze raz, wy możecie z Megi. Dobrze, a my tutaj sobie tego moda pobieramy. Następnie sobie pobieramy właśnie tego Police Expansion Patch. Tutaj sobie klikamy do Holland. Jak widzicie, mi się pobiera, ale jeszcze mam pobrane. Ok, i jak to teraz mamy? Wchodzimy sobie w nasze pobrane pliki. Jak tutaj już mamy naszego Police Expansion Patch i klikamy sobie tutaj w niego i teraz tutaj widzicie, mamy tutaj tą taką ikonkę, to sobie przyciągamy tutaj do FIFA Mod Managera, ale też jest lepszy sposób na to, czyli po prostu mamy te mody z tymi rarem zrobione, klikamy sobie tutaj Import Mod, no i sobie je tutaj wstawiamy i robimy tak samo z EEP, naszym European Expansion Patch. I teraz to jest najważniejsze. Kolejność modów nam się tego bardzo przyda. No i teraz tak, pierwszy będzie European Expansion Patch, potem Polish Expansion Patch i tutaj sobie dajemy te modziki, to miało być pyk i pyk. I teraz jeszcze sobie możemy dać tak, narysujemy rajs na trybuny, możemy sobie dać więcej butów, komuś to się przyda. Teraz tak, najważniejsze, że mam te mody działały. Jeśli mamy EA App, wchodzimy sobie tutaj w FIFA, klikamy sobie zarządzaj. Tutaj mamy taką jak pokaż właściwości. Jak w to klikniemy, wyskoczy taka pusta tabelka i w tą tabelkę wpisujemy to, co nam właśnie tutaj wyskakuje na ekranie. Ja wam tego nie będę pokazywać, po prostu tutaj będzie klucz do mojej gry. A więc ok, a więc włączamy świat, klikamy sobie tutaj DLT FIFA Mod Data and Launch. No i czekajmy aż na włączyć gra. I w FIFA to sprawdźmy, czy faktycznie tą pierwszą ligę już mamy. Tutaj jak widzicie, misja już się wyświetliło zawodnik z pierwszej ligi. Dlatego, że jeszcze po prostu robię tutaj karierę. A więc teraz tak, zróbmy sobie szybki meczyk, żeby wam pokazać tą właśnie atmosferę na tych trybunach. Nie wiem, jakieś zagramy z derby, na przykład Legia Gdańsk przeciwko Arce Gdyni. Takie sobie zagramy derby. Bo tutaj jak widzicie, nam wszystko działa.
Dobra, więc ja tutaj wam pokażę również też inne zespoły, tutaj mamy wszystkie zespoły z sezonu 2-2-2-3. Argentyna. No i teraz wam pokażemy, znaczy ja wam pokażę, jak to wygląda. Jak widzicie, mamy tutaj logo Canal Plus, żeby wszystko działa. I oczywiście tutaj komentarza wam włączyłem, żebyście się wczuli w tą stronę. Ładnie działa, nie wiem, chyba, nie wiem, będzie się zbierzyli linki, ale chyba z tego, co wiem, to Arka nie jest wyemansowana, co klasa, wyemansowana, nie wiem, ale chyba nie wiem, co jeszcze jest, oraz nie wiem, co jest, jak widzicie, wszystko nam działa, gramy sobie zespołem z pierwszej ligi, na dodatek, są te, jest cała atmosfera właśnie tych trybun, tych kiboli, my w Polsce mamy też kiboli, bardzo to mamy normalne. Wszystko tutaj ładnie działa, a więc to byłoby tyle. Siemano.